Dzień dobry, mam na imię Krzysiek, przyjechałem z Polski, a dokładnie z Rzeszowa na przeszczep włosów. Na co dzień zajmuję się trenerką personalną oraz barberem, także jestem tutaj po fachu. Miałem VIP transfer do hotelu, przespałem bardzo dobrze noc, zjadłem dobre śniadanie. Przyjechałem dzisiaj na omówienie poszczególnych leków. Za chwilę schodzimy na dół na konsultację. Będę miał robioną pierwszą próbną linię włosów. Zbliża się już 30 na karku, także jakieś pierwsze oznaki starzenia wychodzą, włosy wypadają. Dlatego też zdecydowałem się na przeszczep włosów w Klinikanie. Pan Krzysztof początkowo chciał wypełnić tylko ubytki na zakolach, jednak podczas konsultacji z lekarzem zaproponowana została mu również możliwość przeszczepu brody. Dwa zabiegi mogą zostać wykonane jednocześnie. Pan Krzysztof po krótkim namyśle zdecydował się na taką opcję. Witajcie. Jak widać, jestem już po przeszczepie. Wczoraj rano przyjechałem tutaj do kliniki, Klinikana. Miałem ostateczną konsultację z profesorem, ponieważ wahałem się jeszcze między tym, czy robić samą zupełnie brody, czy wypełniać też zakola i robić nową linię na włosach. Ostateczną decyzję podjąłem, że robimy górę i dół, czyli nową linię zakola i wypełniamy brodę. Po konsultacji zjechaliśmy na dół już do gabinetu i tam zaczęły się wszystkie procedury po kolei. Najpierw golenie włosów tej strefy dawczej. Tego się nie obawiałem i później najbardziej obawiałem się, że będę miał zgoloną głowę całą na zero. No jak widać, mam wygolone tylko te zakola. Może nie wygląda to za bardzo super, ale jakieś tam włosy mi zostały. Po zgoleniu głowy udałem się do gabinetu, gdzie zostałem przebrany już w takie odpowiednie kimono do tego zabiegu. Położyłem się na brzuchu i rozpoczął się proces znieczulania strefy dawczej. Co do znieczulenia, było to takie dosyć ciekawe doświadczenie, ponieważ w znieczuleniu było trochę adrenaliny i serducho zaczęło mocniej bić, ale po chwili się to uspokoiło i ból naprawdę był w ogóle nieodczuwalny. Cały zabieg trwał aż 7 godzin, mam przeszczepione 3200 graftów. Cały personel tutaj bardzo dobrze się mną zaopiekował oraz pracownicy z Meditravel, cały czas pomocni. W trakcie zabiegu przychodzili, pytali jak się czuję, czy wszystko w porządku, także jeśli chodzi o bezpieczeństwo, tutaj możecie być pewni, że będzie wszystko ok. Interesuje Cię finalny efekt? Upewnij się, że subskrybujesz kanał Meditravel wraz z włączonymi powiadomieniami, klikając dzwonek obok przycisku subskrybuj. Dzięki temu otrzymasz wiadomość, kiedy końcowy efekt będzie dostępny na naszym kanale. Po skończonym zabiegu delikatnie tam czułem ból, zażyłem leki przeciwbólowe, po których od razu była znaczna poprawa. Noc przespałem bardzo dobrze, dzisiaj jest już naprawdę perfekt, nic nie boli. Dzisiaj rano po śniadaniu ponownie przyjechałem do kliniki. Miałem ściągany opatrunek oraz mycie strefy dawczej oraz biorczej. Taka moja rada od siebie dla Was. Jeśli nie czujecie się komfortowo z własną linią włosów, nie ma co, ryzykujcie, naprawdę warto, będzie warto i będziecie zadowoleni ze swojego życia. Tylko się cieszyć i czekać na rezultaty. Jeśli podobnie jak pan Krzysztof jesteś zainteresowany przeszczepem brody lub włosów, zapraszamy na naszą stronę, gdzie umieszczamy efekty przed i po, przedstawiamy opinie pacjentów oraz filmy z zabiegów. Możesz również zadzwonić, skontaktować się przez czat lub skorzystać z darmowej konsultacji online, wysyłając zdjęcia przez specjalny formularz. Dziękujemy za obejrzenie i zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi materiałami na naszym kanale.